Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie. Jak, panie ministrze, wygląda sytuacja w polskiej służbie zdrowia, w szpitalach przede wszystkim, jeżeli chodzi o uchodźców, niemal 2 miliony osób w ostatnich 3 tygodniach z Ukrainy przyjechało do Polski. Ile osób jest w szpitalach, czy w szpitalach są jeszcze miejsca? Jak to wygląda, panie ministrze? No tutaj absolutnie chciałem uspokoić wszystkich państwa, że ten duży i oczywiście bardzo duży, ogromny napływ uchodźców nie powoduje przeciążenia infrastruktury szpitalnej czy w ogóle całego systemu lecznictwa. Jak państwo doskonale wiecie, do tej pory do Polski napłynęło mniej więcej 2 miliony uchodźców z Ukrainy i jak analizujemy czy monitorujemy sytuację w szpitalach, to w zeszłym tygodniu było to 2000 pacjentów hospitalizowanych, a w tym tygodniu tak naprawdę ta liczba spadła, no bo spadł też w tym tygodniu nieco tempo, spadło tempo napływu uchodźców. W tej chwili mamy mniej więcej 1500 pacjentów, więc w porównaniu do jakby wielkości naszej infrastruktury szpitalnej, która wynosi blisko 180 tysięcy łóżek, to naprawdę jest, no może nie niezauważalne, ale to jest bardzo małe obciążenie. No i perspektywa, jak rozumiem, też jest taka raczej bezpieczna, tak? Bo nie widać większego obłożenia, tylko raczej spadek. Znaczy, tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że te hospitalizacje czy te leczenie, z jakim mamy do czynienia, to są najczęściej jednak hospitalizacje czy leczenie związane no, z przebytymi trudami podróży, z odwodnieniem, z innymi takimi infekcjami pojawiającymi się w zbiorowiskach ludzkich. Tutaj, ponieważ ten transport i ta opiekowanie się uchodźcami jest bardzo często no, zorganizowane, więc nie ma tutaj aż tak wielu przypadków. Pacjenci, którzy wymagają takiego długoterminowego leczenia, to są naprawdę pojedynczy pacjenci, jeśli można tak powiedzieć. I my część z nich też już staramy się transferować od razu do innych krajów unijnych, więc póki co nie ma mowy o żadnym napięciu, jeżeli chodzi o obłożenia, ani też ograniczenia dostępu. Panie ministrze, mówi pan o transferowaniu pacjentów do krajów unijnych, bo pan minister postulował no właśnie wprowadzenie jakiegoś mechanizmu europejskiego na poziomie unijnym transportu i leczenia uchodźców z Ukrainy w innych krajach niż tylko te graniczące z Ukrainą. Mówił pan też o potrzebie zwrotów kosztów leczenia uchodźców. Czy jakieś decyzje tutaj zapadły, albo czy są blisko przynajmniej? No tutaj rzeczywiście oprócz tego, że staramy się organizować opiekę dla uchodźców ukraińskich, to rzeczywiście jest to taki kierunek naszego działania związany z uzyskaniem tego realnego, podkreślam, wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Ja od początku tutaj staram się również w imieniu krajów wszystkich graniczących z Ukrainą prowadzić takie negocjacje czy rozmowy zarówno z komisarzem do spraw zdrowia, czyli panią Stellą Kyriakides, ale też z prezydencją na forum wszystkich ministrów zdrowia Unii Europejskiej, że mamy konieczność zrealizowania dwóch zadań. Właśnie pierwsze to jest translokacja pacjentów z tych krajów, które sąsiadują do innych krajów europejskich i to w szczególności dotyczy pacjentów, którzy są chorzy przewlekle, tak jak onkologicznie na przykład, po to, żeby te łóżka w Polsce czekały na nowych pacjentów, na nowych uchodźców, a stopniowo jednak państwa unijne również wspierały ten proces. A druga rzecz to jest oczywiście refundacja kosztów leczenia. Nie ma powodu, żeby Polska samodzielnie te koszty wszystkie ponosiła. Myślę, że ta solidarność powinna mieć ten wymiar właśnie bardzo konkretny. Tylko czy będzie miała, panie ministrze, czy tu już są blisko jakieś konkretne właśnie decyzje, znaczy, jak ten proces wygląda? O translokację pacjentów to tutaj mamy już sukces, bo wcześniej takiego mechanizmu nie było, a ten mechanizm powstał w ramach tak zwanego unijnego mechanizmu ochrony ludności i my w ostatnią niedzielę trójkę pacjentów, małych pacjentów onkologicznie chorych przetransportowaliśmy do Włoch, a w tej chwili przygotowujemy się do kolejnego transportu do Irlandii, tym razem będzie to większa grupa. Jeżeli chodzi o zasilenie finansowe, no to tutaj przedstawiliśmy
dwie bardzo konkretne propozycje, żeby te instrumenty, które były stosowane w związku z COVID-em, były teraz stosowane w związku z uchodźcami, a po drugie postulujemy o powstanie nowego funduszu, który byłby dedykowany leczeniu i wsparciu medycznemu. I to, tą propozycję przedstawiłem już na ostatnim posiedzeniu ministrów zdrowia, a zbliża się kolejne, bo to ostatnie było takie ekstraordynaryjne na moją prośbę zwołane. Panie ministrze, to o COVID-zie teraz trochę porozmawiajmy. No, niewiele w przestrzeni publicznej tego tematu od wybuchu wojny na Ukrainie. No, w szpitalach jest 7,5 tysiąca zakażonych pacjentów. Jeżeli chodzi o te dobowe liczby zakażeń, to wczorajszy wynik 14,5 tysiąca, tydzień temu podobnie. Czy, panie ministrze, to są takie liczby, które pozwolą już za chwilę, no chociażby znieść stan pandemii po dwóch latach? Czy to jest ciągle taka krótka, bliska perspektywa? Panie redaktorze, dzisiejszy wynik to jest 12 300, tydzień temu było 13 400, więc mamy no blisko 10% spadek, ale rzeczywiście w ostatnim czasie te spadki zdecydowanie zredukowały swoją skalę, bo jeszcze można powiedzieć tydzień, dwa tygodnie temu mieliśmy tydzień do tygodnia spadki rzędu 30%, a one teraz są, jeśli można tak powiedzieć, jednocyfrowe, więc ta skala spadku się zdecydowała. Nie zmniejszyła, ale najważniejsze jest to, o czym pan mówił na początku tego pytania, że mamy cały czas malejące hospitalizacje i nawet jak widzimy, że te zachorowania się stabilizują, bo one są teraz mniej więcej od 2-3 tygodni na poziomie 12-11 tysięcy dziennie, mówię o średnim poziomie, to nie przekłada się absolutnie na żadne wzrosty obciążenia szpitalnego i to tak naprawdę otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami, związanych też z przejściem na przykład ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego, bo przypominam, że to w takich dwóch krokach jakby wprowadzamy. To jaka to jest, panie ministrze, perspektywa i jednego i drugiego ruchu? No sam, jak pan zwrócił uwagę, teraz przede wszystkim koncentrujemy się na sprawach związanych z uchodźcami. Ja zarekomendowałem panu premierowi, żeby od początku kwietnia znieść te rozwiązania, które dotyczą noszenia maseczek, dotyczą kwestii nakładania kwarantanny czy izolowania, żeby wejść w takie normalne tryby leczenia. Od początku kwietnia to jest rekomendacja pana ministra dla premiera, teraz czekamy na decyzję premiera, tak? Tak jest. I panie ministrze, rozumiem, że no, to byłby już ten moment od początku kwietnia, traktowanie koronawirusa jak każdej innej choroby w pewnym sensie, no bo bez kwarantanny, bez izolacji, to już w zasadzie no, koronawirus stałby się zupełnie, no, traktowany byłby dokładnie jak inne przypadłości, tak? Już... No, to rzeczywiście jest taka decyzja, czy taki moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą, no bo mamy szczepionki, pojawiają się też leki, one co prawda jeszcze nie mają wysokiej skuteczności, ale mamy tych narzędzi no, o wiele więcej i stąd jest możliwość podejmowania takich decyzji. Panie ministrze, jak patrzy pan na zachodnią Europę, no chociażby na Niemcy, tam rekordowe znowu liczby zakażeń. To w Polsce też jednak w perspektywie, nie wiem, miesięcy powinniśmy się spodziewać powrotu pandemii z jakąś zdwojoną siłą, no bo tam są rekordy, 300 tysięcy chyba wczoraj zakażeń w Niemczech. Znaczy rzeczywiście, jeżeli patrzymy na kraje Europy Zachodniej, tam jest pewne odbicie, czyli zwiększenie liczby zakażeń. U nas, podkreślam, póki co nie ma zwiększenia, jest tylko zmniejszenie skali spadku, ale też widzimy po tym, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej, że te zwiększone liczby zakażeń nie oznaczają zwiększenia presji na szpitale, to znaczy tam nie ma zwiększonego odsetka hospitalizacji. Cały czas jakby mamy do czynienia z subwariantem omikronu, który no, zakaża, ale który nie powoduje aż tak dużej dolegliwości, a poza tym no, pamiętajmy, że to już też w populacji są efekty szczepień, efekty przechorowania. My jesteśmy bardziej odporni na takie zagrożenia.
Zwrócę też uwagę, panie redaktorze, że wczoraj Wielka Brytania podjęła decyzję o tym, żeby w ogóle no, wyjść z tych wszystkich ograniczeń i przejść do takiego normalnego trybu funkcjonowania. Ja zresztą wczoraj rozmawiałem z ministrem zdrowia Wielkiej Brytanii, który zresztą właśnie złożył taką deklarację pełnego wsparcia naszej pomocy Ukrainie. Zresztą tam też trafiło 21 pacjentów. To jeszcze ostatnia sprawa, panie ministrze, o szczepionkach pan wspomniał. Czy szczepienie czwartą dawką, no bo póki co jest zalecana dla osób o obniżonej odporności, czy będzie powszechnie dostępna, czy jednak nie ma takiej potrzeby? Bo i jeżeli chodzi o kolejną falę pandemii, to w jakiejś bliskiej perspektywie nie jest spodziewana. No na razie, tak jak pan powiedział, mamy to przeznaczoną, tą czwartą dawkę dla osób z imunosupresją, czyli z takim ryzykiem i obniżoną odpornością, ale teraz myślę, że pewnym testem będzie dopiero wrzesień, kiedy być może pojawi się taka zwiększona liczba zakażeń po wakacjach w związku z powrotem do szkoły, do pracy, więc być może wtedy będziemy podejmowali takie decyzje o jakimś dodatkowym szczepieniu, ale w tej chwili nie rozpatrujemy czyli takiej. Czyli do września decyzji. Nie będzie szczepienia czwartą dawką powszechnego? Na razie nie przewidujemy takiego rozwiązania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Państwu również życzę udanego dnia. Zapraszam na kolejne Sedno Sprawy jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.